Trzy lata temu robiłem filmy w kościele. Robiłem to długo, miałem doświadczenie i umiejętności, więc byłem w tym skuteczny. Moja grupa mnie ceniła. Wierni z innej grupy przychodzili do mnie z problemami. Nawet przełożony zadawał mi pytania techniczne. To mnie uszczęśliwiało. Sądziłem, że choć niekoniecznie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wśród braci i sióstr z grupy miałem jedne z najwyższych umiejętności. Uważałem, że mam cenny talent. Kiedyś dwie nowe przełożone przyszły sprawdzić, jak nam idzie. Ich umiejętności okazały się mniejsze od moich. Nieświadomie poczułem wyższość. Niespodziewanie wskazały na pewne problemy w moich pracach. Poczułem się nieswojo. Byłem zażenowany. Nie chciałem przyjąć ich rad. Myślałem, niby wiecie więcej niż ja? Krytykujecie mnie? Co pomyślą o mnie inni? Powiedzą, że starszy rangą nic nie umie? Nie. Nie przyjmę tej rady. Muszę ją odrzucić. Znalazłem jakieś profesjonalne informacje i wobec wszystkich. Całkowicie obaliłem ich opinie. Przełożone powiedziały: Skoro źle to rozumiemy, zróbmy, jak sugerujesz. Gdy to usłyszałem, poczułem dumę, bo odzyskałem swój wizerunek. Później przełożone mówiły, że w naszej grupie czują się ograniczone, nie wskazywały problemów, które widziały, z obawy przed odrzuceniem. Byłem wtedy świadomy, że jestem nieco arogancki, lecz nie zastanawiałem się nad sobą. Mm -hmm. Później nowa przełożona siostra Sian miała nadzorować pracę. Miała świetny charakter i umiejętności, szybko się uczyła. Pamiętam, jak raz nowy członek grupy miał jakieś problemy w filmie. Próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie, bezskutecznie. Więc ktoś powiedział, by zapytać siostrę Sian o jej zdanie. Byłem zdumiony, gdy ona potrafiła od razu wskazać kluczowy problem. Byłem w szoku i myślałem, znalazłaś problem, choć ja nie umiałem. Co brat łan o mnie pomyśli? Byłem z tego niezadowolony. A wtedy siostra Sian zapytała mnie, co o tym myślę. Mm -hmm. By zachować swój wizerunek, skłamałem. Racja, myślę tak samo. Potem od razu zaproponowała rozwiązanie. Sądziłem, że jest dobre, lecz i tak byłem niezadowolony. Pomyślałem Dostrzegłaś ten problem i już proponujesz zmianę. Czy nie wyszedłem na gorszego? Co pomyślą o mnie inni? Czyż mój wizerunek na tym nie ucierpi? Dość. Muszę wymyślić lepsze rozwiązanie. Nie mogą mną gardzić. Przeanalizowałem więc plan siostry sian i odkryłem, że choć był dobry, miał też niedociągnięcia. Powiedziałem, siostrom, myślałem o twoim rozwiązaniu. Nie ma w nim nic nowego i będzie wymagać zbyt wielu zmian. Kompletnie zdyskredytowałem jej propozycję. Trudno jest tak współpracować. Mm, tak. tak. Siostra Sian poczuła, że coś jest nie tak, więc rzekła: Mam wrażenie, że nigdy się ze mną nie zgadzasz, nie chcesz rozwiązać problemu. Próbowałem się bronić, mówiąc: Nie, myślę tylko, że twój plan ma braki, nie odrzucam go. Mhm. Potem. Zaproponowałem nowe rozwiązanie, a bratuan uznał, że jest dobre i z niego skorzystał. Widząc to, byłem szczęśliwy, jakbym wygrał bitwę. Inni będą wiedzieć, że jestem lepszy niż przełożona. Oh. Nazajutrz Sian wspomniała o swoim stanie, że praca jest trudna i nie wie co robić. Mnie powiedziała, gdy współpracuję z Tobą, czuję, że nie uda mi się nic zrobić i że nie potrafię pomóc grupie. Przy Tobie czuję się nic niewarta. Nie czuję się tak w obecności innych. Wskazała też mój problem, mówiąc: W kontakcie z Tobą odkryłam, że zawsze się popisujesz. Nigdy nie uzupełniasz pomysłów innych osób. Tak naprawdę nie chcesz pomóc im wkroczyć w zasady. Przeczysz innymi się, popisujesz, jakby byli bezwartościowi, gorsi od ciebie. Przez to inni czują się ograniczeni. W końcu przejmiesz władzę w tej grupie. Podążasz ścieżką Antychrysta. Tak. Wtedy inna siostra też powiedziała, że to zauważyła. O. Lecz do mnie nic nie dotarło. Nie usprawiedliwiałem się, lecz poczułem się urażony. Myślałem Kroczę ścieżką antychrysta? Ograniczam, braci i siostry? Czepiasz się mnie? Co pomyślą o mnie inni? Praca Łana, skończona w oparciu o mój plan, przeszła akceptację, więc, czując bunt, myślałem Podążam ścieżką antychrysta? Czy byłbym wtedy w stanie kończyć pracę? Nie chciałem przyjmować rad sian, więc później rzadko ich udzielała. Oh. Niedługo potem brat Wan zaproponował coś nowego, co wydawało mi się rozsądne, lecz miało też problemy. Myślałem, jeśli zgodzimy się na jego plan, będę musiał coś uzupełnić. Wyjdę na amatora. Nie, muszę wymyślić coś lepszego i nowatorskiego, by widział moje kompetencje. A gdy damy to przełożonemu… Wypadnę świetnie. Porzuciłem więc pomysł brata Łana i wymyśliłem nowy plan. Jednak Łan nie rozumiał tego. Powiedziałem: Twoja propozycja jest problematyczna. Brat Łan był w rozterce, gdy dostrzegł tak wiele problemów. Czując, że źle mu idzie, zniechęcił się. Też czuł się ograniczony. Tak. Wtedy uświadomiłeś sobie swój problem? Właśnie. Nie, nie. Wtedy myślałem: Skoro nie słuchasz moich rad, możesz sam szukać rozwiązań. Zająłem się swoimi zadaniami. Czułem jednak, że mam problem ze skupieniem i nie pracuję skutecznie. Długo nie oddawaliśmy nic gotowego. Siostra Sian przyszła zbadać nasze problemy. Wan powiedział: Zaproponowałem coś, lecz brat li to skrytykował, więc poddałem się. Brat li coś zaproponował, lecz nie umiem znaleźć materiałów i nie poradzę sobie z tym zadaniem. Siostra Sian spytała go, czy czuje się ograniczany. Gdy usłyszałem jej pytanie, pomyślałem, co mają wspólnego ze mną jego braki. Nie słuchał moich rad, to mój problem? Czemu się mnie czepiasz? Niedawno stwierdziłaś, że zachowuje się jak antychryst. Teraz znowu widzisz problem we mnie. Czy ty mnie nie lubisz? Czy brak efektów to moja wina? Dość. Wytknę twoje problemy, to przestaniesz mnie oskarżać. Gdy siostra Sian odeszła, powiedziałem bratu, Zauważyłem, że siostra Sian nie robi nic praktycznego. Nie udziela żadnych rad przydatnych w pracy. Musi to wiedzieć, by się nad sobą zastanowić, żeby nie szkodzić pracy. Od tamtej pory brat Wan też był uprzedzony do siostry Sian. Później przyszła do nas inna przełożona, Jen, więc przekazałem jej, co widzę u siostry Sian: że nie traktuje pracy poważnie. Że grupa dawno nie skończyła filmu, a ona nie rozwiązała problemów. Wtedy siostra Jen spytała mnie, czy mam opinię o siostrze Sian. Mm. Szybko zareagowałem. Nie, nie mam konkretnej opinii. Jak tylko to powiedziałem, nagle poczułem w sercu wielką panikę. Tamtej nocy nie spałem dobrze. Ogarnęło mnie poczucie winy. Byłem uprzedzony, lecz powiedziałem coś innego to kłamstwo. Tak. Też byłem odpowiedzialny za stan pracy. Celowo wciągnąłem Łana w oskarżenie siostry Sian i bezpodstawne osądzanie. Czyż nie chciałem się zemścić? Dostrzegłem, że czynię zło. Później. Przywódczyni dostrzegła, że zniechęciłem łana i przełożonych, co szkodziło pracy nad filmem. Nigdy nie przyjąłem upomnień, pomocy, chciałem wszystko zrzucić na sian. Zostałem zwolniony za złe zachowanie. <laughs> Potem nie czułem Bożej obecności, żyłem w mroku. Często modliłem się, mówiąc Boże, bracia i siostry zdemaskowali mnie. Lecz ja wciąż nie poznałem siebie prawdziwie. Nie wiem, gdzie popełniłem błąd. Boże, oświeć mnie i prowadź, bym poznał siebie. Mm. Po modlitwie znalazłem fragment, gdzie Bóg ujawnia Antychrystów. Bóg mówi: Metody działania Antychrystów są nietypowe i wydają się wzniosłe. Odrzucają wszystkie sugestie, nawet najlepsze, nawet zgodne z ich własnymi koncepcjami. Nie zgodzą się na żadną propozycję, na którą sami nie wpadli wcześniej. Będą odrzucać i potępiać sugestie innych, aż te osoby uznają, że ich pomysł jest chybiony i same to przyznają. Wtedy Antychryst przestaje. Antychryści lubią się wywyższać i lekceważyć innych. Aby inni otaczali ich czcią i uważali za pępek świata, to antychryst ma rozkwitać, zaś inni mają mu służyć za tło. Antychryści uważają wszystko, co ich, za słuszne, a wszystko, co mówią i robią inni, za złe. Prezentują nowatorskie idee, by zaprzeczyć poglądom i praktykom innych. Wytykają błędy w opiniach innych, oraz zakłócają lub odrzucają ich plany, tak aby wszyscy słuchali tylko antychrystów. Używają tych metod i środków, aby ci zaprzeczać i dawać ci odczuć, że nie jesteś wystarczająco dobry, byś coraz bardziej ich podziwiał i się im podporządkował, aż będziesz pod ich pełną kontrolą. Tak właśnie Antychryści tłamszą i kontrolują innych. Amen. 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 Antychryści działają niekonwencjonalnie i się popisują, umniejszają innych, by się wyróżnić z tłumu i sprawić, by ich podziwiano. Ci, którzy z nimi współpracują, zniechęcają się. Czują, że są gorsi od Antychrystów. Czują się kontrolowani. Mhm. Czyż nie postępowałem jak Antychryst? Pogardzałem z głębi serca poprzednimi dwiema przełożonymi. Gdy dostrzegły problemy w moim filmie, bałem się pogardy innych. Za wszelką cenę chciałem odrzucić sugestie. W efekcie czuły, że je ograniczam. Nawet gdy Sian, która zna się na rzeczy, dostrzegła kluczowe problemy i zaproponowała rozwiązania, byłem na nie. Czułem, że gdybym jej posłuchał, wtedy inni przestaliby mnie cenić. Celowo znalazłem niedociągnięcia w jej planie, by go umniejszyć i zdyskredytować. Potem zrealizowaliśmy mój genialny pomysł. Z pozoru wydawało się, że doskonale naszą pracę, lecz tak naprawdę chciałem pokazać, że jestem lepszy od przełożonej, by mnie podziwiano. Omawiając z Łanem jego pomysł, by się popisać, uznałem jego plan za bezwartościowy, przez co się zniechęcił i nie pracował. Mm -hmm. Kościół kazał mi współpracować z innymi. Byśmy się wzajemnie uzupełniali. Jeśli czyjaś propozycja była rozsądna, mieliśmy proponować jej dopracowanie, by każdy dał z siebie to co najlepsze i odniósł sukces, co byłoby najkorzystniejsze. Tak. Lecz ja po to by mnie ludzie podziwiali, zawsze miałem nieszablonowe pomysły, umniejszałem innych, nie pozwalałem im brać w tym udziału. Mój partner i przełożone czuli się bezużyteczni, zniechęcili się i nie pracowali. Czyż w istocie nie chciałem celowo ograniczać ludzi? Zawsze się popisywałem. Sprawiałem, że ludzie uzależniali się ode mnie i musieli mnie słuchać, by partner i przełożone nie wtrącali się w pracę grupy. Szedłem ścieżką antychrystów. Tak. Otóż to. Odnosząc to omówienie do siebie, widzę, że gdy rozmawiam z innymi, staram się wyróżniać i popisywać. Celowo spycham innych w dół. Dotąd myślałam, że to objaw arogancji, lecz to usposobienie antychrysta. Tak, mm -hmm. tak. Powinniśmy udzielać rad, by usprawnić pracę. Jeśli chcemy umniejszyć innych i się popisać, to powodujemy zakłócenie i czynimy zło. Właśnie. Tak. Bez objawienia słowami Boga nie dostrzegłabym tego. To prawda. Gdyby mnie nie zwolnili, nie dostrzegłbym problemu. Byłem otępiały. Później przeczytałem słowa Boga. Bóg Wszechmogący mówi, troska antychrystów o własny status i prestiż Wykracza poza troskę przejawianą przez normalnych ludzi i jest częścią ich usposobienia i istoty. Nie jest to chwilowe zainteresowanie ani przejściowy wpływ otoczenia, lecz część ich życia, coś, co mają we krwi, a zatem ich istota. To znaczy, że we wszystkim, co Antychryst robi, najważniejszy jest jego osobisty status i prestiż. Nic poza tym. Dla Antychrysta status i prestiż są całym jego życiem i życiowym celem. Cokolwiek robi, pierwsze pytanie brzmi: jak to wpłynie na mój status, a na mój prestiż? Czy zrobienie tego podniesie mój prestiż? Czy mój status w oczach innych ludzi wzrośnie? To jest pierwsza rzecz, o jakiej myśli, co wystarczająco dowodzi, że ma usposobienie i istotę antychrysta. Inaczej nie dążyłby do tego. Często rozważają takie rzeczy w sercach. Zastanawiają się, jak znaleźć dla siebie miejsce w domu Bożym, jak zdobyć wielkie uznanie w kościele, by ludzie słuchali ich słów i wspierali ich działania. By wszędzie za nimi podążali, by mogli zdobyć głos w kościele i dobrą opinię, by mogli się cieszyć przywilejami i statusem, często rozmyślają o takich sprawach. Za tym tacy ludzie gonią. Dlaczego zawsze myślą o takich kwestiach? Choć czytali słowa Boga, słuchali nauk, czy naprawdę nic z tego nie rozumieją? Czy naprawdę nie potrafią tego przeniknąć? Czyż słowa Boga i prawda rzeczywiście nie są w stanie zmienić ich pojęć, wyobrażeń i opinii? Zupełnie nie w tym rzecz. Problem zaczyna się w nich samych. W pełni spowodowany jest tym, że nie kochają prawdy, bo w swoich sercach są znudzeni prawdą. I w rezultacie są na nią zupełnie odporni. A zdeterminowane jest to ich naturą i istotą. Amen. Amen, amen. Dzięki tym słowom wiem, że antychryści cenią reputację i status. Chcą być podziwiani i mieć miejsce w sercach innych. Tak. tak. Gdy coś się dzieje, patrzą najpierw na swoją reputację i status. Nie biorą pod uwagę dzieła Kościoła czy uczuć innych. Nie myślą o konsekwencjach swych działań i o opinii Boga. Tak. Patrząc na zachowania antychrystów, zrozumiałem, że jestem w pułapce. Od dawna pracowałem nad filmami, miałem doświadczenie i osiągnięcia, zyskałem podziw przełożonych, więc czułem się lepszy od nich. Rozkoszowałem się tym, że mnie podziwiają. Gdy przełożone wskazywały problemy w pracy lub coś proponowały, czułem, że coś jest nie tak. Bałem się, że stracę podziw innych i poczucie przynależności. Więc, by chronić swoją reputację, umniejszałem braci i siostry, odrzucałem ich sugestie. Wysuwałem tylko swoje genialne pomysły, by się popisać. Nie myślałem o uczuciach innych, o tym, jak rozwijać ludzi i jak wspierać kościół. Liczył się tylko mój wizerunek. Sian dostrzegła, że kroczę złą ścieżką, wskazała mi problem, by mi pomóc. Nie chciałem zastanowić się nad sobą. Czułem, że ucierpiała moja reputacja i status. Byłem wrogi i nienawistny wobec siostry. By zachować swoją reputację, za plecami siostry Sian osądziłem ją. Oszukałem brata Łana, żeby nabrał do niej uprzedzeń. Osądziłem siostrę Sian pod pretekstem pomocy. By zachować reputację, mogłem zrobić wszystko. Byłem taki nikczemny. To ścieżka Antychrysta. Tak. Gdyby to trwało, czy gdybym zyskał podziw innych, byłoby to dobre? Czyniłbym wiele zła przed Bogiem. Nie zyskałbym prawdy i zbawienia. Bóg musiałby mnie ukarać. Tak. Byłem jak Paweł. Chciałby inni patrzyli na niego z podziwem żeby się popisać, głosił wzniosłe puste słowa. W listach umniejszał Piotra, a wywyższał siebie, ściągał wszystkich do siebie i bezwstydnie twierdził, że żyje, jak Chrystus, traktowano go jak Boga. Obraził Boże usposobienie, a Bóg go ukarał. Czyż ja sam nie kroczyłem ścieżką Pawła? Mm, tak. <noise> My nie mamy takiego statusu jak Paweł. Nasza praca nie jest tak wspaniała. Mamy więcej talentów niż inni i bywamy skuteczni, lecz nie znamy siebie. Tak. 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 By chronić swą reputację, umniejszamy innych, atakujemy i wykluczamy. Gdybyśmy mieli wyższy status, ile zła byśmy uczynili? Tak. Właśnie. Gdy dąży się do reputacji zamiast do prawdy, łatwo można czynić zło. Mhm, Racja. Prawda. Gdy to zrozumiałem, zacząłem się bać. Pomyślałem, jak czyniłem zło dla statusu. Po skrzyknięciu kliki do osądzenia siostry Sian, od razu poczułem mrok i niepokój. Czułem, że wydarzy się coś złego. Gdybym nie okazał skruchy, Bóg by mnie odrzucił. Mm -hmm. Zdałem sobie sprawę, jak szkodliwe było dążenie do statusu. Tak. Później przeczytałem słowa Boga. Bóg Wszechmogący mówi: Jeśli ktoś mówi, że kocha prawdę i dąży do prawdy, ale w istocie celem, do którego dąży, jest wyróżnienie się, popisywanie się, zdobycie uznania innych i realizacja własnych interesów. A swój obowiązek wykonuje nie po to, by okazać posłuszeństwo Bogu, ani by go zadowolić, lecz by zdobyć prestiż i status, to dążenia takiego człowieka są nieprawe. A skoro tak, to czy w dziele Kościoła ich działania są przeszkodą, czy też pomagają posuwać je naprzód? Są oczywiście przeszkodą. Nie posuwają go do przodu. Niektórzy wymachują sztandarem czynienia dzieła kościoła, a jednocześnie dążą do zdobycia osobistego prestiżu i statusu. Działają na własną rękę, tworzą własną grupkę, własne małe królestwo. Czy taka osoba wykonuje swój obowiązek? Wszystko, co robią, zasadniczo przerywa, Zakłóca i osłabia dzieło Kościoła. Jakie są konsekwencje ich pogoni za statusem i prestiżem? Po pierwsze, ma to wpływ na sposób, w jaki wybrańcy Boży jedzą i piją słowo Boga i jak rozumieją prawdę. Utrudnia ich wejście w życie, powstrzymuje ich przed wkroczeniem na właściwą drogę wiary w Boga. I prowadzi na niewłaściwą ścieżkę, tym samym krzywdząc ich i niszcząc. A jaki jest w końcowym rozrachunku wpływ owej pogoni na dzieło Kościoła? Jest to demontaż, przerwanie i upośledzenie działania. Takie są konsekwencje spowodowane przez ludzkie dążenie do sławy i statusu. Kiedy przywódcy wykonują swoje obowiązki w ten sposób, czy nie można tego zdefiniować jako kroczenia ścieżką antychrysta? Gdy Bóg prosi, by ludzie odrzucili status i prestiż, nie znaczy to, że pozbawia ich prawa wyboru. Chodzi raczej o to, że dążąc do prestiżu i statusu, zaburzają i zakłócają dzieło Kościoła. Oraz wejście w życie wybrańców Bożych i mogą nawet wpływać na jedzenie i picie słów Boga oraz rozumienie prawdy przez innych, a tym samym na osiągnięcie przez nich Bożego zbawienia. To bezsporny fakt. Kiedy ludzie gonią za własnym prestiżem i statusem, jest pewne, że nie będą dążyć do prawdy ani wiernie wypełniać obowiązku. Będą działać i mówić tylko dla dobra własnego prestiżu oraz statusu, i cała wykonywana przez nich praca, bez najmniejszego wyjątku, będzie służyć tym celom. Takie zachowanie i postępowanie, bez cienia wątpliwości, oznacza kroczenie ścieżką antychrystów. Jest to zaburzenie i zakłócenie dzieła Boga, a rozmaite konsekwencje takiego działania hamują szerzenie Ewangelii Królestwa oraz swobodny przepływ woli Bożej w Kościele. Można więc stwierdzić z zupełną pewnością, że ścieżka przemierzana przez tych, którzy dążą do prestiżu i statusu, jest ścieżką oporu wobec Boga. Jest to świadomy opór przeciwko niemu, sprzeciwianie się mu. Jest to współpraca z szatanem w opieraniu się Bogu i przeciwstawianiu się mu. Taka jest natura ludzkiej pogoni za statusem i prestiżem. Problem z ludźmi realizującymi własne interesy polega na tym, że cele, do których dążą, są celami szatana. Są niegodziwe i nieprawy. Kiedy ludzie dążą do własnych celów, takich jak prestiż i status, nieświadomie stają się narzędziem szatana, stają się kanałem, poprzez który szatan działa, a ponadto stają się jego ucieleśnieniem. Odgrywają negatywną rolę w kościele. Zakłócają i osłabiają dzieło kościoła normalne życie kościoła oraz normalne dążenia wybrańców Bożych mają szkodliwy i negatywny wpływ amen. amen dzięki słowom Boga zrozumiałem że dążenie do reputacji i statusu to kroczenie ścieżką niegodziwości mm -hmm. tak gdy przełożone zaczynały musiały ogarnąć kilka grup Musiały poznać zasady różnych obowiązków. Przy tych trudnościach mogą badać problemy i przekazywać sugestie, co jest dobre dla dzieła kościoła. Tak. A ja? By chronić swoją reputację, nie współpracowałem z nimi, byśmy szukali prawdy i pełnili obowiązki. Rozmyślnie umniejszałem ich sugestie i je atakowałem. Aż się wycofały, a nawet poczuły, że są złymi przełożonymi. Juan właśnie zaczął pełnić obowiązek, potrzebował pomocy. Lecz by się popisać, nie pomogłem mu usprawnieniem jego propozycji, uznałem jego plan za zły. Przez co poczuł się ograniczony i nie wiedział, co robić. <laughs> Swoimi działaniami przyniosłem zniszczenie i zgubę. Atakowałem innych, aż się zniechęcali i nie chcieli współdziałać, co uniemożliwiło pracę. Nie tego chce szatan? Wreszcie pojąłem, że moje dążenia opierały się na szkodzie dla kościoła. Mm -hmm. Dostrzegłem dzięki autorefleksji, że moje dążenie do reputacji tylko szkodziło dziełu Kościoła i krzywdziło braci i siostry. Poczułem się źle. Myślałem: Mam usposobienie antychrysta. Czy to nie czyni mnie antychrystem? Jestem skażony, nie można mnie zbawić. Czy moja wiara dobiegła końca? Cierpiąc, modliłem się do Boga. Boże, czyniłem zło, by ludzie mnie podziwiali. Widzę, że kroczyłem złą ścieżką. Jest mi bardzo źle. Czuję, że nie można mnie zbawić. Boże, poprowadź mnie, bym wyszedł z tego stanu. Po modlitwie przeczytałem słowa. Mm -hmm. Bóg mówi: Musisz jasno dostrzegać i poznawać antychrystów, musisz rozpoznawać różne ich przejawy. Powinieneś mieć jasność co do tego, jak duża część Twojej natury i istoty jest taka sama jak ich, bo wszyscy zostaliście skażeni przez szatana. Antychrystów szatan nosi jak suknie i są dla Niego ujściem. Ty jesteś skażony, lecz jest dla ciebie nadzieja na zbawienie. Z jakim więc nastawieniem powinieneś przyjąć te fakty i przejawy? Powinieneś odnieść je do siebie i uznać, że masz naturę i istotę Antychrysta, a potem zastanowić się, które twoje przejawy nie różnią się od przejawów i manifestacji Antychrysta. Przyjmij te fakty do wiadomości, nie udawaj kamuflując się. Podążasz drogą Antychrystów. Fakty mówią, że jesteś Antychrystem. Ale dom Boży cię tak nie nazwał i masz szansę na skruchę. Czy rozumiesz? Najpierw przyjmij to i uznaj, a potem stań przed Bogiem, by mógł cię zdyscyplinować. Nie opuszczaj światła Bożej obecności i ochrony. Dzięki temu sumienie i rozsądek ograniczą Twoje działania. Słowa Boże oświecą Cię i poprowadzą, będą Cię wiązać. Duch Święty również będzie Cię prowadził, tak że wszystko wokół będzie Cię dyscyplinować. Jak Bóg Cię poprowadzi? Bóg działa na wiele sposobów. Czasami Bóg daje ci jasne odczucie w sercu. Rozumiesz, że musisz przyjąć ograniczenia i nie możesz być krnąbrny. Bo Twoje błędy zawstydzają Boga i upokarzają ciebie, więc sam się powstrzymujesz. A czy to cię nie chroni? To jeden ze sposobów. Czasami Bóg upomni Cię od wewnątrz, podsunie Ci słowa. Że to, co robisz, jest haniebne, wstrętne Bogu, ściągnie na ciebie potępienie. Będą to słowa reprymendy i będziesz wiedział, że są do ciebie. A jaki jest cel strofowania? Ma ono poruszyć twoje sumienie. Gdy tak się stanie, będziesz zważał na wpływ i konsekwencje własnej haniebności. Powściągniesz swoje działania i zachowanie. Po wielu takich doświadczeniach odkryjesz, że choć skażone skłonności są w ludziach zakorzenione, gdy ktoś akceptuje prawdę i widzi skażone skłonności takimi, jakimi są, porzuci cielesność. Kiedy ludzie wprowadzają prawdę w życie, ich skłonności będą obmyte. Szatańskie usposobienie człowieka nie jest niezniszczalne ani niezmienne. Kiedy przyjmiesz prawdę i będziesz mógł wprowadzić ją w życie, Twoje szatańskie usposobienie zostanie naturalnie zniszczone i zmienione. Amen. Amen. Słowa Boga dały mi ukojenie i mnie poruszyły. Sądziłem, że przez moje skażenie Bóg mnie nienawidzi i nie zbawi, ale w Jego słowach czułem miłosierdzie dla człowieka. Zrozumiałem, że, mając istotę antychrysta, nigdy nie czuje się skruchy. Tak. Jeśli pojmiesz, że kroczysz jego ścieżką i prawdziwie żałujesz, możesz być zbawiony. Mm -hmm. Zrozumiałem, że możliwość zbawienia zależy od ścieżki. Słowa wskazały mi ścieżkę praktyki. Jeśli tylko przyznamy się do skażenia, niczego nie udajemy. Sami się świadomie demaskujemy przed innymi. Mm -hmm. Polegając na Bogu, porzucamy dążenie do reputacji i statusu? To On nam pomoże wyzbyć się skażonych skłonności. Mm -hmm. Mm -hmm. Dało mi to nadzieję na zmianę usposobienia. Mogłem się zmienić. Znów poczułem wiarę. Mm -hmm. Dziękuję Bogu. Bogu. Gdy pojąłem wolę Boga, nie chciałem dążyć do statusu. Chciałem osiągnąć zmianę usposobienia. I nie zawieść nadziei Boga. Potem napisałem list do Sian, w którym wyznałem swoje ówczesne intencje i ją przeprosiłem. Przełożona zauważyła, że się zmieniłem, i poprosiła, bym robił filmy. Po doświadczeniu porażki powtarzałem sobie, by nie działać jak kiedyś. Bałem się, że będę pragnął statusu i czynił zło, które zakłóci dzieło kościoła. Lecz gdy przychodziło co do czego, trudno mi było zapomnieć o sobie, musiałem walczyć z samym sobą. Mm -hmm. Kiedyś brat Łan kręcił film. Jego pomysł był rozsądny, lecz dostrzegałem problemy. Wtedy pomyślałem: Jeśli wymyślę lepsze rozwiązanie, Zyskam uznanie po zakończeniu filmu, przełożona dostrzeże moje pomysły. Odrzuciłem propozycję brata Łana i wysunąłem swój nowatorski pomysł. Gdy Łan się dowiedział, nie wiedział co robić. Był w rozterce. Nie ośmielił się ciągnąć swej propozycji, lecz nie był pewien, czy moja zadziała. Więc utknął w miejscu. Oh. Mnie to bardzo frustrowało. Myślałem: Jestem liderem. Czemu mnie nie słuchasz? Chciałem uzasadnić swoje stanowisko. W tym momencie zacząłem się czuć nieswojo. Czy znów popełniam ten błąd? Robię to, co wcześniej. By się popisać, neguję wkład innych, co szkodzi kościołowi. Trochę się przestraszyłem, więc szybko pomodliłem się do Boga. Rzekłem: Boże, mam skażone usposobienie. Neguję innych i popisuję się, by mnie podziwiali. Boże, przeklnij moje usposobienie i prowadź mnie do dążenia do prawdy. Mm -hmm. Po modlitwie przeczytałem słowa Boga. Bóg mówi, jeśli upierasz się iść do końca ścieżką antychrystów, nie widząc problemu, nie okazując skruchy, trwając przy swoim, konkurując o pozycję i zysk z przywódcami, próbując być innym i lepszym od wszystkich bez żadnego wyjątku, to jest to problem. Jeśli uparcie zabiegasz o prestiż bez skruchy, to jesteś antychrystem. I przeznaczona Ci jest kara. Jeśli nie wpływają na Ciebie słowa Boga, rozum i sumienie, to skończysz jak Antychryst. Nie ma dla Ciebie nadziei na ratunek ani na zbawienie. Zbawienie ludzi, kroczenie drogą bojaźni Bożej i unikania zła zależy od tego, czy po poznaniu siebie są skruszeni, a także od ich stosunku do prawdy. I od drogi, którą wybrali. Jeśli nie porzucisz drogi antychrystów, lecz zdecydujesz się zaspokajać własne pragnienia, będziesz przeciwstawiać się prawdzie i Bogu, to nie ma dla Ciebie żadnej pomocy. Amen. Amen. Słowa Boga są jasne. Twoje zbawienie zależy od tego, czy żałujesz, gdy poznasz siebie. Byłem skażony i miałem szatańskie usposobienie. Musiałem porzucić niewłaściwe intencje i praktykować prawdę. Mm, tak. Myślałem Nie mogę kierować się skażonym usposobieniem muszę zapomnieć o swoim wizerunku i statusie i przyziemnie wypełniać swój obowiązek. Mm -hmm. Propozycja Łana była sensowna. Powinienem zaproponować, jak ją ulepszyć. I dołożyć starań, by zmienić ją w film. Na tym właśnie polegał mój obowiązek. Mm -hmm. Gdy to zrozumiałem, nie odrzuciłem pomysłu łana. Wskazałem problemy w jego rozwiązaniu, a potem zasugerowałem coś, co mogło pomóc. Dzięki temu wiedział już, co zrobić, przyjął moje sugestie i je wykorzystał. Gdy tak postąpiłem, Poczułem spokój i pewność. Tak. Dzięki Bogu. Tak. Dzięki Bogu. Gdy działo się coś podobnego, choć nadal mnie kusiło, modliłem się, zapominałem o sobie i słuchałem rozsądnych rad innych. Wkrótce odkryłem, że każdy ma jakieś mocne strony. Dostrzegam wartość w propozycjach innych i doradzam, jak je usprawnić. Zachęcam innych do samodzielnych działań. Dzięki temu czują się spokojniejsi i swobodniejsi, a ja czuję się znacznie pewniej. Dzięki, Dzięki Bogu. To wspaniała praca. Dzięki praktyka. Bogu. Bóg zbawia.